Cześć, dzień dobry. Jeśli ostatnio pojawiło się troszeczkę pytań odnośnie naszego vloga, jego przyszłości, a może samej techniki pisania, no to chyba najwyższa pora, żeby przećwiczyć znak zapytania i inne znaki interpunkcyjne. Dokładnie trzy znaki dzisiaj bierzemy na warsztat, bo tak jak i litery, tak znaki interpunkcyjne w kaligrafii, a zwłaszcza w kaligrafii angielskiej, czy też zachodniej, mają swój określony kształt. Jest on podyktowany kilkoma wyznacznikami. I tutaj także odmierzymy sobie na pięciolinii do naszego pisma, odliczymy pięć poprzeczek, po to, żeby zacząć pisanie znaku zapytania, który zaczniemy z poziomu czwartego, pisząc volutę, która przejdzie nam do laski falowanej. W ten sposób, czyli tak, każda linia, w tym przypadku, każda linia pionowa, oczywiście z naszym pochyleniem wynoszącym 45 stopni, będzie pogrubiona. I jeszcze raz ten sam znak. No, będąc szczerym i w stosunku do Państwa i do siebie, twierdzę, że drugi wyszedł lepiej. Czy trzeci wyjdzie lepiej? Chyba już nie może wyjść lepiej. Dlatego ustalmy, że ten kształt jest wzorowy. Tak też się po raz trzeci zadziała. O czym pamiętamy? Żeby od momentu rozpoczęcia voluty aż do poprowadzenia laski falowanej utrzymać, może pokażę tutaj, utrzymać tę samą szerokość tej przestrzeni. Tak, wszędzie ten sam X. No i skoro mamy znak zapytania, no to postawimy wykrzyknik. Tak więc, no i tutaj naprawdę ciężko wymyśleć jakąś formę, jakąś wariację na temat wykrzyknika. Ja nie będę wymyślał. Jeśli się kiedyś Państwo z taką spotkają, proszę do mnie napisać. Ale co, o czym pamiętamy? Prowadząc linię prostą wykrzyknika, musimy pamiętać o ścięciu na wysokości piątej poprzeczki. Czyli jeżeli to ścięcie niewystarczająco jest widoczne po napisaniu tego, to po prostu je zaakcentujmy i dopiszmy, poprawmy. Tak? Chyba nam braknie atramentu zaraz. Kolejny. I tutaj też sobie poprawię. Troszkę grubszy nam wyszedł, ale to nic. Jeśli mamy możliwość popisania się mocą stalówki, to to róbmy. I trzeci raz. I poprawiamy. I ścięcie. Ładne. Tak. No i trzeci znak, jaki chciałem wziąć dzisiaj na warsztat. Jest to myślnik, który w kaligrafii najczęściej przyjmuje nam formę falistej linii. Niekiedy bardzo, ale to bardzo rozbudowane. Od najprostszego zaczynając, i tutaj naprawdę już nie musimy pilnować się naszego podziału na pięć poprzeczek. Od najprostszego. Poprzez nieco bardziej rozbudowaną formę. Tak. Jeszcze bardziej zaakcentowaną formę poprzednią, ale właśnie zaakcentowaną volutą. Tak. To samo, ale w rozmiarze XXL. No i coś, co występowało znacznie częściej w XVIII wieku, kiedy ta kodyfikacja kaligrafii postępowała,
No, w współczesnej formie, czy w odmianach w dzisiejszych odmianach kaligrafii zachodnioeuropejskiej rzadziej występują tak zwane nakładające się na siebie owale. Mogłoby to wyglądać mniej więcej tak. Uzupełnię. W ten sposób. Zawsze twierdzę, że tylko wyobraźnia ogranicza nas, piszących kursywą angielską. Dzięki. Dziękuję bardzo. Pan atramentowy.